Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w Far Cry 4. Znajdujemy się na północy i troszeczkę się zmieniło, nie sądzicie? Aha, dzwonnicę podbijałem sobie, no i też dwie bazy. Jedną tutaj wysuniętą maksymalnie na północ i jedną tutaj, właśnie tutaj jesteśmy. No i pani koło nas bardzo chce, żebyśmy pomogli jej ochronić jej pszczoły. Oko za oko. Kurczę, w sumie powinno być pszczoła za pszczołę, no ale skoro tak bardzo chce. A po tym od razu udamy się do Amity. Zobaczymy, czego ona chce. Dotrzyj do celu i się dozbrój. Aha, czyli konkretną bronią. O, shit. Ale dobrze, hit the brakes, a nie... Żeby się rozpędzał jeszcze, mógł mnie przejechać po prostu. No, ale tak wyglądają potyczki z Armią Królewską, jak zwykle zresztą. No, kurde, ale już wywióreczkę Adjay mogłeś włączyć, ale tutaj będziesz miał jeszcze lepszą okazję. Ku temu... spokojnie, spokojnie, żeby przypadkiem w korony drzew nie zahaczyć. No, dobra. Slalomik, tam ominąłem coś ważnego, ale spokojnie. Ej, czy ja tam widziałem wrogów? Dobra, no to tutaj już wylądujmy może. Delikatnie, spokojnie. Zaraz obok miejsca docelowego praktycznie. Dobra, i co? Powiedzcie, że snajpa. Cholera, shotgun. Zamiast czego? A powiedzmy zamiast autokuszy. Dobra, może być strzelbusia. Zabij dwóch dowódców ze strzelby. No, czyli wyczyszczenie ich z daleka nie wchodzi w grę. To nie są dowódcy jeszcze. A, tam coś tylko powiewa na wietrze. Tu jest dowódca, okej. No ale dobra, nie było nic o wzniecaniu alarmów, ani nic z tych rzeczy, więc dobra. Ten do piachu w pierwszej kolejności idzie. Oczywiście strzałem w głowę, jeżeli tylko się da. Czy ktoś to zauważył? Nie, no to okej, teraz tamtego. Pancernego. Kurde, ale właśnie wszedł pod dach chyba. Dobra, spróbujmy z innej strony zobaczyć, jak tu wygląda sytuacja. Też przy okazji, no właśnie, snajper na dachu. No, obym trafił. Dobra. No ktoś już na pewno to usłyszał. Albo zobaczył. No. Prosto w główkę, prosto w łepetynę. Może jeszcze ktoś się załapie, no. O. A tutaj. Dobra, dobra. O kurde. Prawie mnie zauważyli. Może tak to zróbmy. Prowadźmy delikatną konsternację w ich szeregach. Dobra, a jak tutaj się zsunę, to nic się chyba mi nie powinno stać, prawda? No. Dobra, jest pięknie. Teraz tylko znaleźć dowódców. Aha, tutaj jeden z nich. Ej, mam też pszczółki w pobliżu, bo latają mi chyba przed nosem właśnie. Dobra, może Bushman, skoro odległość tak mała teraz. Powiedz, że nie jesteś dowódcą. Nie jesteś. Oj kurde, ile tych strzałów? Szlak, dobra, ale on się podniesie w końcu, nie? Aha. No. Snajpa. Kurde, widział mnie. Jak niedobrze, jak nie fajnie. Ale faktycznie spora pasieka tutaj widzę. No to można te pszczółki wykorzystać jakoś chyba. No dobra, póki co czajemy się na siebie nawzajem. Okej, okej, szukajcie, szukajcie, a znajdziecie może. Nie gwarantuję. Okej, chyba są w domu. Jest ich trzech, a jeden dowódca idzie tutaj. Kurde, ale gdzie jest drugi? Dobra, wyprowadźmy ich w pole troszkę. Na tego ciężko zbrojnego ze strzelby trzeba, nie? O, tu będzie wchodził akurat. No dobra, pięknie. No, co ty gadasz, że się nie udało? Ej, a czy mogę wyjść stąd? O, shit. Oj, jeszcze pięknie. Przez przypadek dwa razy użyłem tego samego. Czyli dwa razy apteczka poszła. Zupełnie niepotrzebnie. Strata, strata. Totalnie głupia do tego. Dobra, ale czy może ty jesteś dowódcą, to jeśli gdzieś kręciłeś? Nie, to też jest zwykły chłopek roztropek. Co jest grane? No,
była mowa o dwóch dowódcach. Ja znalazłem jednego. No ale gdzie jest w takim wypadku drugi? No dobra, skoro trzeba strzelbą, ale to właśnie, strzelba ogranicza mój dystans, jaki mogę mieć w stosunku do niego. Okej, trzeba się będzie zaczaić. Na przykład tutaj. I czekać, aż podejdzie troszkę bliżej. Też nie mogę go podpalić, bo jeszcze ogień zostanie posądzony tutaj o sprawstwo w tej sprawie akurat. Dobra, moment, mógłbym go wyeliminować, ale niestety nie mogę. No co, teraz znowu pszczółki, no... O kurde. No i chyba zginę. Albo nie? Tak, oczywiście. Nie, pszczoły to naprawdę hardkorowi przeciwnicy. Już drugi raz mnie zabiły. Raz wspinając się na dzwonnicę i teraz drugi raz. No, drapieżne bardzo stworzenia. Okej, okay, dobra, miejsce właściwe. Uzbrojenie to samo praktycznie. Plan też identyczny. Tylko teraz mam nadzieję, że wiem w szybszym czasie i czy w ogóle mam nadzieję, że wypatrzę drugiego dowódcę gdzieś, bo tu jest cały czas ten jeden tylko. No więcej was matka nie miała? No miała na pewno, widziałem przecież, ale... Ale gdzie jesteście? Tu był kurde snajper przecież na dachu. No gdzie jest dach? Tak jest tu, no pewnie. No ale dobra, cicha eliminacja poszczególnych części składowych. O, jest i kolejny. Oznaczcie proszę, dzięki. A może by tak w ten sposób? Nie, dobra, tak długo będziemy w ciszy, jak tylko się da. Czyli tak, headshot raz. Dobra, pięknie. Akurat musiał zacząć oddychać jeszcze raz. Ale dobra, poprawione od razu. Teraz tych. Dobra, pięknie, 250 punktów. Ale już przyczajka teraz, maksymalna. No koleś się czai przy murku. A, nie udało, to był przecież pułkownik dowódca, nie wiem, kurde, ale dobra, już wiem przynajmniej. Że on się wypuszcza jako pierwszy w pościg za kolesiem, który ich atakuje, dobra, czyli za mną. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra, to już można teraz opracować jakiś dobry plan. No ale nie będzie wyglądał jakoś diametralnie inaczej od tego, co było przed chwilą. Wręcz bym powiedział, że będzie dokładnie taki sam, tylko że bez tego zabójstwa. Na dowódcy, za pomocą niewłaściwej broni. No, mamy raz... No co to było? Ajay? Bardzo nieładne zachowanie, przecież zgubiłem cel. Kurde! Kurde! Okej, okay, wykonanie kiepściutkie. Tym razem. Dobra, rzućmy na ślepo. Może trochę dalej. Jeszcze dalej i mam nadzieję, że dowódcy nie spalę przypadkiem. Dobra, już mnie mają, więc teraz tylko tak. To jest dowódca? Tak. Okej, okej, okej. Okej. Dobra. To w takim wypadku. Tam delikatny bushman. A tu jest dowódca, więc strzelbusia. Na podjeździe. Ej, kurde. Ile strzałów wytrzymujesz na klatę, człowieku? Dobra, lecz się. No ile jeszcze? No, nareszcie. Cholera, przecież to było nie tak, jak powinno być. Zupełnie nie tak. Po zbiorniku. Wow, snajper, 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 snajper. Snajper, snajper. Czy takie zdjęcie wam wystarczy? No. Cholera, nie. Wcale nie. Dobra, nara. Bardzo się cieszę, że snajper teraz do mnie nie strzelił w tym dokładnym momencie, bo bym zginął. Dosyć pospolicie. Ale cholera, będę musiał tam zejść do nich na dół. Ale najpierw może mi się uda faktycznie. Nie, snajpera już nie wypatrzę, a może? A może? Kurde, on się, co on wie, że ja na niego patrzę? No może wie. Może właśnie o to chodzi, ale dobra, kamień może go wywabi troszkę. Nie, ale przez skały? Ej!
Nieźle, naprawdę nieźle. Tego to się po prostu nie spodziewałem. No teraz tak, tutaj muszę być bardzo ostrożny. O! No właśnie, dlatego, bo to mógł być dowódca. Na szczęście nie był. Dowódca jest tam, ale jeszcze jeden, gdzieś tutaj żołnierz się plącze. No ja chciałbym już shotgunem wyjeżdżać. No ale chyba będę musiał. No. Okej, to się pewnie nie uda przy pierwszej serii. No ale jedziemy z tym koksem. No mam nadzieję, że to było to. Tak jest. Dobra, więc pozostaje jeden ciężko zbrojny. Zneutralizowany już, dobra. No to dwie switfocie, panowie. Ostatnie w waszym... Nie no, w waszym życiu to już nawet jest błędne teraz. Zdanie. Bo już nie w życiu. No ale jedno z ostatnich waszych zdjęć być może. O kurde, ten aż tam poleciał. Nie, dobra, muszę to zobaczyć z bliska. Obym się nie zabił teraz. No. Dobra, i foto. Zrobione. To w takim wypadku, gdzie jest Amita? Bardzo daleko? No wcale nie aż tak daleko. Może tak, rozwalmy ul. No oby mnie nie zabiły teraz pszczółki znowu. I wsteczny, wsteczny, patrz tą, widzisz tą chmarę? O kurde. Wow, ale czemu w drugą stronę zupełnie? Myślę, że ta strona będzie odpowiednia, no właśnie. Okej. Bo z tego co widziałem na mapie, to to nie jest żadne konkretne miejsce, tylko... Oj, moment, czy nie objeżdżam właśnie jakiegoś jeziora? Tak, będę musiał przyjechać. Nie, lepiej się jednak zawrócić, faktycznie. Mieliście rację na początku. Programiści, tędy będzie krócej. Nie, ale Amita nie jest w żadnym domu, tylko tak wygląda, bywa na środku ulicy po prostu. Więc nie wiem, co za spotkanie pierwsze nasze na północy, ale... Kto wie, jaki ona tam ma plan. Nie, o, już ją mijam, serio. Zależy mi bardziej na czasie niż teraz, na punktach karmicznych, których i tak już mam w nadmiarze. Ale granat mogę ustawić sobie. No, za pomocą touchpada. Ale broń boczna, w pogotowiu. Jakby co. Jakby coś się miało niedobrego wydarzyć. Ja mam nadzieję, że kurczę szybko pojawi się misja z gatunku fabularnego, tylko i wyłącznie dlatego, że... Nie, nie, no też, dobra, są dwa czynniki. Pierwszy, że fabuła mnie troszeczkę wciągnęła. Nie wiedzieć czemu tak nagle. Może przez to faktycznie, że teraz na słuchawkach słyszę w pełni ich kwestie, które wypowiadają mi się bardziej wkręcam. Po prostu imersja jest większa. Ale też dwa, i to pokażę od razu. No tutaj. Prawda i sprawiedliwość. Ta misja by się przydała. Wtedy już bym miał dostęp tutaj do wszystkiego. No i odpłata jeszcze zostaje potem tylko i będzie Andrzej ulepszony w pełni. Prawdziwy super żołnierz. Freedom Fighter. Bam, kurde, w nosorożce. Nie idzie za mną, prawda? Znaczy nie idzie. O kurde, dobra, gonią mnie, żebym w nic teraz nie uderzył, ani też nie zwolnił zbytnio. Ej, podobno Amita w drugim, po lewej stronie gdzieś, czemu jedziemy tędy? Rzućmy okiem na mapę. No dobrą sprawę, już tutaj mógłbym w lewo odbić, ale dobra, już trudno, pojedźmy. Nie wiem, czy się zmieścimy w dwójkę. O! Ej, no ale co to za zakręcanie, zawracanie na środku drogi? No to się musiało skończyć kolizją po prostu. Ale właśnie, co mówi Rabbi Reyrana? Znowu jakiś wywód na temat spraw politycznych tutaj? Z folkową muzyką w tle? Nie no, pewnie to jest lokalna muzyka. Ale on trafię? Nie. Jakby tam stał koleś, to byłby martwy, ale chodziło mi o... Sam posążek, czy tam świątynię. Ołtarzyk. Ej, moment, ty jesteś... Ej, myślałem, że jesteś od naszych, dobra. Ej, no przecież bez przesady, ale to było celne trafienie. No to zresztą moim zdaniem też. Dobra, mogę cię wyeliminować. Dobra, w ten sposób. Okej, skoro nie chciałeś, po dobroci. Właśnie, no w sumie czy... No ej, właśnie, gdzie jest Amita? Właśnie wjechałem. Dobra, odjedźmy od wystrzałów. O, w sumie jeszcze lepiej nawet muzyczkę. Zniwelujmy. Ej! Świetnie! Prawda i sprawiedliwość akurat.
Dobra, spotkałem się z rebeliantami w Utkarsz. Kurde, daleko. A liczę, że po drodze trafię na jakieś auto. Ale jeżeli to będzie Armia Królewska, to ja mam zwyczaj rozpoczynać nasze spotkanie od strzału z granatniku, więc nie wiem, co z auta zostanie. Ale ewentualnie bushmanem mogę spróbować strzelać w kierowcę. Misiu! Kurde, misiek! O cholera. Misiu! No, dziękuję. A w sumie, no może nawet lepiej nie będę ci dziękował, bo jeszcze zaraz jakiś orzeł mnie zaatakuje i będzie po mnie. Dobra, ile? Jedna skórka oczywiście tylko, nie można było mieć złudzeń. Oj, ale tam jakiś żołnierz. A w sumie mogę im pomóc, no kurde, skoro oni są tutaj już praktycznie. No ktoś jest centralnie przede mną. O, eliminacja. Ktoś jeszcze? Może? Nie wiem. Nie, serio, nie wiem, ale nie, serio. Nie będziemy aż tak bardzo zbaczać z kursu. Trochę im pomogłem. Muszą sobie dać radę. No wiem, że to jest północ i tutaj praktycznie mamy tylko dwie odbite bazy, no ale spójrzcie, kurczę, na mapę. No, propaganda praktycznie w 100% zniwelowana. Brakuje tylko jeszcze jednej dzwonnicy. Na zaodblokowanie wszystkich dzwonnic, bo to jest ostatnia dosłownie dostane. Co to było? Piłę? Chyba piłę. Aha, i więc to jest wyrzutnia rakiet czy snajperka. W najbliższej przyszłości to zrobimy. Jak znajdę brzęczyka, bo te wszystkie inne dzwonnice to oczywiście brzęczyk. Na sam dach, lądowanie, wyłączenie i odlot. I tak to naprawdę w pół godzinki ogarnąłem te wszystkie tutaj. Ale okej, cel misji niedaleko. To ciśniemy. No chyba, że najpierw tutaj pobawimy się w naczelnego ornitologa i obrońcę ptaków. No ten orzeł musiał przeżyć, choć pewnie teraz w drodze wdzięczności mnie po prostu zaatakuje. Nie, ale serio, tu jest brzęczyk. Cholera, jestem skory polecieć do tamtej dzwonnicy najpierw. Serio, mam nadzieję, że mnie nie skopie misji teraz, bo to jest trochę daleko, ale lecimy tam. No, kurczę, tutaj 2,5 kilometra, tam 500 metrów ledwo. No jest zauważalna różnica w dystansie. Ale ta dzwonnica, no. Choć nie, no jeżeli pojawi się zaraz komunikat, że opuszczam obszar misji, albo coś w ten deseń, to będę musiał zawrócić, bo kiedy będę próbował opuścić misję, to mnie po prostu zrespawnuje tam, gdzie ostatnio mi zrobiło save'a, czyli będę bez brzęczyka i daleko, oj bardzo daleko od upragnionej i ostatniej dzwonnicy już w całym kracie. Nie no, Pagan Min na pewno jest nieźle wpieniony. Nie, serio, wszystkie dzwonnice już mu odbić, no teraz praktycznie jego głos już nigdzie nie będzie docierał. Teraz tylko wolne media. No chyba, że Złoty Szlak wprowadzi jakąś cenzurę. Czy nie będzie można mówić przychylnie o Armii Królewskiej? No w sumie pewnie zbyt dużo przychylnych rzeczy by i tak nie mieli do powiedzenia na ich temat, no ale kto wie, kto wie. Czasami role lubią się po prostu odwrócić. Okej, tam mamy jakąś bazę. Ale nie, tego jeszcze teraz nie będziemy robić. Więc spokojnie, spokojnie, zaraz tam dolecimy pewnie. Możemy się porozkoszować fajną grafiką nawet. Chyba, że jesienne klimaty tutaj, jeżeli chodzi o barwy. No tutaj jest znowu zielony las. Choć też pożółkłe liście w niektórych miejscach. Nie, ale widzę, im bliżej obozu pracy Pagana Mina, tym naprawdę gorzej. Nawet wystarczy na drzewa spojrzeć. Ale dobra, to nie wygląda. Ej, moment, to jest pewnie za tą górką jeszcze. O kurde. Dobra, wzbijmy się troszkę wyżej. Żeby zaraz się nie rozległo to przeciągliwe pikanie, bo ten dźwięk mnie naprawdę denerwuje, zwłaszcza kiedy mam słuchawki. Okej, o, ktoś mnie tam prawie widział. Dobra, już mnie widzieli. Ale trudno, spokojnie, oni nie mają helikopterów. Choć nie, w sumie mają, ale mam nadzieję, że ich nie użyją teraz. Nie, dobra, trochę niżej, Andrzej, troszeczkę niżej. No czasami się nie udawało wlatywać po prostu na dach od razu, bo dzwonnica była zbyt wysoko położona. No ale zawsze te parę poziomów w gratisie można było pokonać za pomocą helikoptera. O kurde! O nie, centralny dzwon. No, ale moment. Pikanie, no tutaj ustaje na tej wysokości, a jesteśmy nad dzwonnicą, więc uwaga, chyba będzie jedna z szybciej załatwionych na waszych oczach. Uwaga, uwaga, delikatne obniżenie pułapu.
No w jednej dzwonnicy spotkałem niedźwiedzia i dużo uli z pszczołami. Trochę miotku. Nie, ale tutaj nie mogę. Może tutaj bardziej. Dobra. Jest chyba okej, prawda? No to wyjdźmy. Błagam cię, nie spadnij. Nie spadnij. Nie, 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 nie. O kurde. O shit. No, dobra, udało się. Ktoś mnie wypatrzył. Trudno. Ej, czy to jest helikopter? No nie! A myślałem, że nie będą ich używać, ale poszło pięknie. Dobra, szybko wyłączmy to, bo nie mam apteczek, przypominam. Gdzie jest ta skrzynka? Tu! Dobra. Okej, szybko, szybko, bo tam moździerz już leci, słyszę. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest! Wszystkie! Wszystkie, całe 17. Więc teraz po wykonaniu misji od Amity będę mógł uraczyć was i siebie nową bronią. I może trofeum jakieś, no bo ej, sorry. Odbiłem wszystkie. Wioska Mahali. A tam przetrzymują zakładników. Źródła Garma. Ale tylko zwykli obywatele tam pracowali, więc tam nie ma co biec w pierwszej kolejności. Za darmo w sklepach Autokusza. O kurde! No, pięknie. Ale na szczęście tylko jeden poziom. Bądź ten moździerz na stałe zawisł w powietrzu. Gdzieś przede mną. Ej, serio na to wygląda. Musiałem cutscenką przerwać zupełnie ten wystrzał. A tak autentycznie zupełnie. On po prostu ustał. Zawisł w powietrzu. Okej, obniżmy pułap, włączmy mołotowy i patrzmy, czy nie ma żadnych plakatów. Przypadkiem jest jeden. Dobra, i też z drugiej strony podobnież. Gdzieś tu. Nie no, szukam takich rzeczy. Później nie lubię się cofać. No, można też w ten sposób chyba, tak? Zapali się, prawda? No, pięknie. No to uwaga. Przeniesiemy się szybciej trochę, albo może najpierw sprawdźmy ten moździerz. No. O, jest gdzieś... Albo jest centralnie pode mną. Albo nie wiem co. Nie, ale serio, dobra, przenieśmy się. Bliżej miejsca, ale właśnie, cały teren odkryty. To od razu przenosząc się zobaczę, czy mam tą broń i co to tak właściwie jest. Dobra, szybka podróż. No bo odcinek już się powoli zbliża do końca, jeszcze tak faktycznie tutaj misji od Amity nie rozpocząłem. No tylko, że ustawka z rebeliantami pewnie nie skończy się dobrze. A może inaczej, skończy się dobrze, ale nie rozpocznie się dobrze. Just doing my part. A, super, zapomniałem, że tutaj pomogłem. Dobra. Sorry, że przerwę, ale mamy piłę. Cokolwiek to jest. Dobra, mam nadzieję, że peklu wystarczy. No coś mi się wydaje, że jeżeli starczy, to będziemy mieli na styk dosłownie. Okej, okay. O, trochę więcej niż na styk. Czy to... Nie, to nie jest snajpa. Oj, nie. RKM. O kurde. Zmodyfikowany karabin maszynowy z II wojny światowej, wzbogacony o nowe rozwiązania, opracowane z myślą o pojazdach i pancerzach, których nie było w czasach Hitlera. Kupię. Oczywiście, że kupię. Ale zamiast czego to zamienię? No kurczę. O, zamiast tego mogę w sumie. Ale tymczasowo tylko. Dobra. Tymczasowo za autokuszę. Przetestujemy broń od razu w warunkach bojowych. Tylko no oczywiście uzupełnić amunicję. I sprzedać towar jeszcze. Pach, 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 pach. Dobra. Kurde, cały czas daleko. Czy nie bliżej by było z tej drugiej? No dystans podobny. Cholera, dobra. Jeszcze raz. Sorry, wybaczcie. Szybka podróż. Ale teraz przynajmniej zobaczycie jakieś inne, niezbadane przeze mnie rewiry. Znaczy nie no, niezbadane w odcinkach. O kurde, tak to wygląda. Taki to ma celownik. Jak moja autokusza. Ale właśnie, moment. Jak to strzela? To jest bardziej odpowiednie pytanie. No nie chcę testować na was, bo jesteście z mojego teamu. Może tak po prostu. Okej, okay, nawet nie trzęsie zbytnio. O kurde, naboi sporo. Jak ktoś przeładowuje szybko? Ej, dosyć szybko. Jeżeli się nie wystrzelam do końca, oczywiście. Nie, ale dobra, moment, no takie padło. Ale w sumie jedna broń bez tłumika mogłaby być.
Tak, bym miał większe kłopoty, po prostu bym to wyciągał. A resztę autentycznie załatwiał za sprawą Bushmana, przecież ma tłumik. Dalsze sprawy snajpa. A boczna musi być, kurde, taka jaka jest. Dobra. Tymczasowo ten zestaw zostaje. Ale jestem pozbawiony broni, która sprawi, że będę mógł podwójne skóry ze zwierząt ściągać. A dobra, mam nadzieję, że kierunek jest dobry. No, ale pojazd co my sobie, kurde, kochani, zmienimy. Na takie coś. Powinno być szybciej, zdecydowanie, na miejsce. Oj, szczerze, różnica nie jest aż tak bardzo zauważalna, jak myślałem, że będzie. Dobra, ale czy na pewno tu? No będę patrzył na waypoint, muszę w końcu trafić. Muszę w końcu dojechać, najwyżej mi się druga skończy. Ale wtedy pojedziemy na przełaj. Gdzieś na przykład, o, tutaj, w ten sposób. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No już naprawdę jesteśmy blisko. Bliziutko. Oj, niepotrzebna kraksa, ale tylko przez to, że wyciągnąłem broń. Tu są rebelianci, powiadacie, a ja im niszczę płotki. Sorry, wybaczcie, nie chciałem. Dobra, może tak, żeby czuli się od razu bezpieczniej. Dobra, jest wioska Utkarsz. Gdzie są rebelianci? Wydaje mi się, że bardziej prowadzą walkę partyzancką, więc pewnie gdzieś poukrywani, a może kto wie, no zobaczymy. Spotka się z rebeliantami, no dobra, czyli z wami, no wy nie wyglądacie na rebeliantów. Jeżeli mam być szczery zupełnie, ale okej, jeszcze plakat wam zerwę. Koniec z tą niecną propagandą w tych rewirach. Dobra, może jeszcze tamten też. No, chyba, że jest gdzieś ukryty, no ale pewnie, że nie. No, propaganda ma to do siebie, że musi być widoczna. Choć nie zawsze jest. Co my tu mamy? Niech żyje król. A, dobra. Czyli, że Yuma po prostu wymaga posłuszeństwa paganowi, coś w tym stylu. Udało mi się to odgadnąć bez czytania? Pewnie nie. W drodze edycji zobaczę i się pośmieję ze swojej głupoty. Że moje przypuszczenia były kompletnie nietrafne. Nie, ale okej, tam są. Ukrywają się w domku obwieszonym z sztandarami wszelkiej maści. Czyżby wejście od tylca? Nie, o Jezus, nie na zębach. Nie, aż mnie zęby zabolały. A co niedobry znak, że tyle starczy. No dobra, jesteśmy na miejscu. Co tam, co tam, co tam, rebelianci? Jak wam idzie walka? Bo mi idzie świetnie. O, widzę naprawdę ruch oporu. Niezły. Przejście za szafą. Nikt się tego nie spodziewa. No jasne. Dobra, i któż tutaj będzie? Kogo to je spotkam? Podarte plakaty, to już mi się podoba. Ajay, thank you for reuniting us with the Golden Path in the south. Spoko. Tutaj mieliście trudniej niż my na południu. Żołnierze pogana tutaj mają kamizelki kuloodporne, a tam nie mieli. Wszyscy. No. No i co, jak zastrzelisz Andrzeja, to i tak pan tutaj zejdzie. No bez przesady, że tego nie zobaczy. A lovely couple to match a lovely home. Very salt of the earth. You know, I was told. Andrzej strzela, serio. If I ever wanted to experience the hospitality. Ja bym strzelał teraz. I had to visit Varanus. Oh, we questioned everyone too. And everyone said the exact same thing. They are the friendliest. They will talk to anyone. To anyone, I say. I teraz nie widziała Jaya w tym momencie? Myślałem, że spojrzał mu w oczy prosto. Well, they were so emphatic that I decided I had to see it for myself. He's cute. You see, I wanted to warn you. Warn us, sir? Przed samym sobą chyba. Now, I'm not sure if you've heard, but it's come to my attention that there are some very disreputable people around. And I'm concerned that these people, these terrorists, well, they might take advantage of your hospitality. Maybe ruin your wonderful reputation. Dobra, Andrzej, wyciągaj klamkę i zacznij teraz strzelać. Serio, nie musimy tego do końca słuchać. Ta sprawa się może skończyć tu i teraz. No, sir. No.
would you allow me to protect you? To ensure your reputation? Please, yes, Kingman. O kurde. Your wish is my command. A co innego mieli powiedzieć, tak serio? Well, I won't take up any more of your time. This should only take a moment. Rozwalą mi czy spalą? Rozstrzelają ich, prawda? Aha. No i masz twoją rodzinę, kurde, krecie. No i brawo. No piła w łapę teraz, typowo. I ścigamy gnoja. No dokładnie. Seria eliminacji się przyda. Dobra, zasuwamy za nim. Dawaj, ale kurde, muszę się uleczyć. No cholera, wiem, no. Ale, no. A brzęczykiem, kurde, gdzie ty wsiadasz? Aaaa, shit. No wyłaź z tego, kurde. Szybko. Wszystko, podnoś. Skrzynkę otwórz, tak jest, dobra. Nie zapomniał o tym, mimo tego, że jesteśmy grubo do tyłu. Zabij Pegana Mina, no z przyjemnością. Mam na to granatnik specjalnie. No. No jak na moje, to prawie bullseye tam poszedł. Prawie bycze oko. No trochę w ciemno. No ale na pewno go tam nie ma już. Co? Ja... Nie. Na pewno sobowtór. Ale różowy gang... No co jest? Co jest grane? No przecież to jest Pagan Min? Nie. No właśnie. Sobowtór. Pagan? I just killed you. Właśnie niosę twoje ciało nawet. Do you know how expensive he was to make? He wasn't even Asian, for Christ's sake. He was from Melbourne, I think. No, czy przerobili go pewnie operacyjnie. Whose picture do you think's on the money? No matter, what's done is done. I suppose next time it'll just be you and me. Okej, okay, ja już myślałem, że kurczę, taki no to byłby niespodziewany zwrot akcji, serio, aby Pagana się udało teraz zabić. No a tak to co, nie mogę go przeszukać, mogę jedynie go nieść. No to, a mogę też... Coś innego. Ej, kto mnie widział? Rzekomo? No halo? Ty? O kurde, przecież tam RPG leci w moją stronę, nie? Dobra, to nie sięga, ale czy sięgnie snajpa? Nie, bo koleś naprawdę działa sam sobie na nerwy trochę. Ale wstrzymuj oddech, wstrzymuj. Dobra? No. Nie, on był niebezpieczeństwem sam dla siebie. Nie, myślałem, że tam jest beczka, a może faktycznie jest, uwaga. No była. Nawet zwłoki poleciały. Ja dobra, kochani, ale w tym miejscu ja już kończę ten odcinek. No zabiliśmy Pagana. Szkoda, że nie tego właściwego, no. Dobra. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć!